witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy już przy sobie dowódcę. I chcieliśmy uroczyście, oficjalnie otworzyć piknik. Po raz 9 spotykamy się na zielonych terenach klubu 12 Brygady Zmechanizowanej. I przekazuję mikrofon dowódcy Choszczyńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, panu pułkownikowi Stanisławowi Kwiatkowskiemu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pikniku wojskowym z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest mi bardzo miło was powitać. Dziękuję wszystkim za wspaniałą organizację tej imprezy. Tu za chwilę pani Kasia podziękuję poszczególnym sponsorom. Niemniej jednak ze swojego miejsca chciałbym podziękować również innym służbom miastu zaangażowanemu w organizację tego pikniku i życzę wszystkim przyjemnej, wspaniałej zabawy, szczególnie naszym dzieciom. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo przyjemności z tego i dużo wspomnienia. Tak jak pani Kasia powiedziała, to już 9 piknik. Mam nadzieję, że będzie on cykliczny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy do zabawy. Wszelkie stoiska są do waszej dyspozycji. Na terenie zielonym są darmowe atrakcje. Tutaj osoby, które się znajdują, również nas wsparły, nasi partnerzy tego pikniku Święta Wojska Polskiego. Głównie, no wiadomo, to jest dla Święto Wojska, ale dla nas wszystkich. Świętujemy wolność i to, że możemy dzisiaj tu być, bawić się, korzystać i cieszyć się. I podziwiać również sprzęt, jakim dysponujemy. Oczywiście zapraszamy również na przy placu zabaw, na plac miejski, gdzie jest również pokaz sprzętu ciężkiego. Z okazji Święta Wojska Polskiego po raz 9 spotkaliśmy się tutaj na terenach zielonych klubu, jak i również w tle za moimi plecami z przychylności Urzędu Miasta Choszczno udostępniono nam teren, żebyśmy mogli wystawić ten cięższy sprzęt. Jeszcze nie całkowity, ale jednak już, jak można zauważyć, jest całkiem nowoczesny. Dzięki przychylności wielu firm i instytucji mogliśmy uświetnić właśnie ten piknik, organizując i przeprowadzając akcję ratowniczą. To dzięki strażakom, którzy bardzo zaangażowani są, pokazują nam i ostrzegają jednocześnie, jak zachowywać się na drodze i czego unikać. Również skakance, dmuchańce ufundowała 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin, za co serdecznie dziękujemy. Również odwiedziło nas i zaszczyciło po raz pierwszy w tym roku Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne z Drawna. Są w strojach z tamtej epoki, mają broń z tamtej epoki, mają motocykl, także również zapraszam. Ciekawa forma. W tym roku po raz pierwszy mamy cyklop. Cyklopa, który na 50 metrów można sobie sprawdzić własną celność. Jest to podłączone pod komputer, więc jak najbardziej samych siebie sprawdzić. Również serdecznie dziękuję żołnierzom ze 141 Batalionu Lekkiej Piechoty, którzy uświetnili nasz obecny piknik, 9 w tym roku, jak i grochóweczkę, którą za darmo tutaj właśnie możemy spożywać, częstować się, które miasto wsparło, pokryło koszty.